Pozdrawiamy mieszkańców Krakowa. Przez chwilę jesteśmy na rynku głównym, tuż przed wschodem słońca, bo wschód dzisiaj o 7.08, słońce zajdzie o 17.31. Za nami piękne, słoneczne dni i w miarę ciepłe, jak na października, co przyniesie ten tydzień. Ksenia Chlebicka jest już z nami, nadal słonecznie. Dzień dobry. Nadal skończyła się laba. Nie skończyła się laba. Dzisiaj mnóstwo słońca, nadal wysokie ciśnienie i teraz warto podkreślić, że dziś ciśnienie teoretycznie minimalnie spadnie, jutro będzie niższe, a od środy ponownie wybitnie wysokie ciśnienie, powyżej 1020 hektopaskali, a to oznacza, że ponownie niebo będzie bezchmurne, choć poranki, wieczory, noce zimne i już do przymrozków musimy się przyzwyczaić. A jeżeli chodzi o to niebo bezchmurne, to jak długo takie będzie? Mam na myśli tutaj to, co przed nami, czyli 1 i 2 listopada, kiedy ludzie odwiedzają swoich bliskich na cmentarzach. No właśnie, święta Wszystkich Świętych cechują się różnorodną pogodą. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli cofniemy się w czasie 20-30 lat temu, to już raczej na cmentarzach spotykaliśmy się w naprawdę ciepłych kurtkach, w czapkach. No, futra były modne. Były modne futra. No, nie chciałam użyć tego słowa, ale oczywiście tak było. Ale wszyscy wiemy, co... Nie będziemy tego ukrywać. Natomiast, no tak, pokaz mody jesienny. Natomiast zupełnie szczerze, na ten moment prognoza jest bardzo zróżnicowana. Zapominamy o śniegu, to nie będzie zima. Według naszych synoptyków 1, 2 czy nawet 3 listopada będziemy spodziewać się w najcieplejszym momencie dnia, to podkreślam, temperatury od 4 do 12 stopni, czyli najchłodniejsze. Raczej Suwałki, raczej południe Polski, natomiast w centrum jest szansa na 12 stopni. No mogę zdradzić, że tak jak sprawdzałam, w Warszawie teoretycznie 1 listopada powinno być słonecznie, ale w Krakowie mogą pojawić się opady deszczu. Do tego jeszcze będziemy wracać. O tym, co przed nami dziś i w kolejnych dniach. A dziś zimno o poranku, no to muszę podkreślić. Ujemna temperatura w Krakowie, w Kielcach, w Zakopanem, a nawet jeżeli w Warszawie czy w Białymstoku 2 stopnie, to oczywiście przy gruncie jest mniej. Poranek nieprzyjemny pod względem temperatury w centrum, na wschodzie i na południu, bo na zachodzie jest Szczecin, jest całe 13 stopni, także naprawdę nie ma na co narzekać. Na zachodzie kraju już się chmurzy i już nawet na zachodnim Pomorzu pojawiają się pierwsze przelotne, skąpe opady deszczu, mżawki i dziś, jeżeli chodzi o zachodnie Pomorze, tak może być przez cały dzień. Południe i wschód wyjątkowo pogodne, ale to jest sytuacja, która za chwilę się zmieni, dlatego że teoretycznie Polska nadal pozostaje pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się dziś nad Rumunię. Także Bukareszt, ale nie tylko Rumunia, Bułgaria, tam dosłownie bezchmurne niebo, a u nas to nie jest tak, że Polska znajdzie się pod wpływem niżu z nadmorza norweskiego, ale przez to, że wyż delikatnie oddali się od naszych granic, to chmury frontowe nieco łatwiej wpłyną nad terytorium Polski. One były skutecznie hamowane, teraz chmur pojawi się więcej, ale opady deszczu tylko i wyłącznie na północy kraju, wybrzeże, morze, ewentualnie nizina szczecińska, bo poza tym będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. Słońce przez cały dzień to jedynie na Śląsku i na Podkarpaciu. Poza tym przejaśnienie, ale w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach zdecydowanie cieplej niż wczoraj, do 17 stopni, w Krakowie 18. No i zwróćmy uwagę, Dolny Śląsk, nizina szczecińska, druga połowa października, a na termometrach szansa na nawet 20 stopni i dziś temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona, bo wiatr już zdecydowanie słabszy, gradient baryczny nad Polską mniejszy i to poczujemy. Jutro nadal ciepło na Dolnym Śląsku, 20 stopni, no i w Warszawie też się ociepli, bo muszę powiedzieć, że już od kilku dni mówię o tym, temperaturze na zachodzie kraju, a w centrum na wschodzie jest zimniej, a już jutro i w Warszawie szansa na 19 stopni, więcej słońca, opady jutro na nizinie szczecińskiej, w środę może padać i na północnym zachodzie, i na południowym wschodzie, ochłodzenie na Podkarpaciu 11 stopni, ale uwaga, czwartek 1022 hektopaskale, także ponownie bezchmurne niebo, ale czwartek, piątek już chłodniejsze i w sobotę tu czeka nas zmiana pogody. No standardowo ktoś by powiedział na weekend, ale w sobotę już więcej chmur, też tych deszczowych, a na barometrach już 1007 hektopaskali i poczujemy zmianę. Natomiast jakość powietrza mogłaby być lepsza. Już widzimy, że w wielu miejscach rozpoczął się sezon grzewczy, bo o poranku częściej jakość powietrza dobra niż perfekcyjna, ale nie jest źle, kolor pomarańczowy się nie pojawia. I to najważniejsza informacja. Oczywiście będziemy kontrolować jakość powietrza, ale i prognozy już za pół godziny. Także widzimy się za pół godziny. Ja też życzę miłego dnia. Korzystajmy, bo
warto. Dużo słońca o poranku. Dziękujemy, dołączam do życzeń i zdrowia Państwu życzymy. Na początek tygodnia to gdzie jeszcze się wybierzemy? Znowu jesteśmy w Krakowie, ulubione miejsce, jak widzimy, wielu osób, także w naszej reżyserce. Temat szczepień teraz w programie poruszymy, który to temat przygotowała Monika Celej. A to w kontekście bazy dzieci niezaszczepionych, bo taką bazę przygotowała.